dziś przychodzę do Was z szybkimi ulubieńcami. Są to ulubieńcy miesiąca ubiegłego, czyli miesiąca lipca. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie produkty wywarły na mnie szczególne wrażenie w ubiegłym miesiącu, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. W tym miesiącu jakoś produktów jest mało, bo po prostu tak wyszło. Ja nie lubię też robić czegoś na siłę, więc po prostu pokażę Wam te produkty, które dosłownie po prostu były takimi szczególnymi. Jest tego mało, to z góry Wam od razu mówię i przechodzimy do rzeczy. Na pierwszy plan idzie pielęgnacja i są to maseczki z Perfekty. Ja posiadam zawsze maseczkę oczyszczającą, wygładzającą i nawilżającą. Nawilżająca jest aktualnie w użyciu, więc nie będę Wam takiej otwartej pokazywała. Ja osobiście bardzo lubię te maseczki, sprawdzają się one u mnie świetnie. Ja zawsze je kupuję w Lidlu, bo jakoś tak się zdarza, że akurat zazwyczaj one w Lidlu są, więc kupuję sobie je do przodu. Maseczkę nawilżającą zawsze używam właśnie wtedy, kiedy na przykład jestem przed wykonywaniem jakichś tutoriali lub wiem, że będę wykonywała jeden makijaż za drugim dla Was i po prostu ta skóra będzie jakoś mega obciążona, więc właśnie wtedy sobie stosuję na przykład maseczkę nawilżającą i faktycznie ta skóra wówczas nie cierpi, że tak powiem, po takich zabiegach, może nie pielęgnacyjnych, kosmetycznych, urodowych i wiecie, zmywanie, nakładanie itd. A dwie pozostałe maseczki, czyli wygładzająca i oczyszczająca, no to wiadomo, oczyszczającą zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie mam ochotę sobie oczyścić twarz, cerę, skórę twarzy i kiedy czuję, że po prostu mam taką potrzebę, to wtedy to robię. Nie mam jakiegoś określonego czasu, co ile to robię lub coś w tym stylu. Po prostu wtedy, kiedy czuję, że moja skóra ma taką potrzebę, to wtedy wówczas właśnie tego używam. I to samo z wygładzeniem. Jeżeli czuję, że ta skóra wymaga właśnie takiej maseczki wygładzającej, że chcę, żeby nabrała troszeczkę bardziej takiej gładkości, to wówczas właśnie używam maseczki wygładzającej. Te maseczki są bardzo tanie, kosztują chyba około 2 zł i ja je serdecznie polecam wszystkim tym osobom, które właśnie podobnie jak ja lubują się w maseczkach i poszukują maseczek, które będą właśnie tanie i bardzo wydajne, więc serdecznie polecam. Kolejna rzecz, również z takich rzeczy około pielęgnacyjnych, to już na wyczerpaniu płyn do makijażu z Ziai. Jest to płyn dwufazowy i jest to płyn, który się u mnie świetnie w zeszłym miesiącu sprawdził, zamiennie właśnie za płyn z Nivei dwufazowy. Jest on również świetny, ponieważ nawilżam nim dwa płatki kosmetyczne, przykładam do oczu i nawet jeżeli mam na powiekach eyeliner żelowy, co praktycznie jest codziennie, to bez żadnego w ogóle totalnie problemu, bez pocierania, bez jakiegoś męczenia się, bez po prostu problemu zmywa mi ten produkt makijaż i to jest dla mnie świetne. Jest on tani, więc również to, czego ja poszukuję. I jeżeli Wy również poszukujecie produktów, które są tanie i które świetnie domyją wodoodporny makijaż, to serdecznie polecam właśnie Ziaję. Cena tego produktu to chyba około 5 zł, o ile się nie mylę, więc umówmy się, no tanio jak barszcz. Następny produkt to produkt z Johnson's Baby i to jest, słuchajcie, szampon. Ja tego szamponu używam w ogóle do mycia pędzli i to jest hit. Ja nie pamiętam już na podstawie czego i czym ja się zasugerowałam, że akurat postanowiłam kupić ten szampon, ale wiem na pewno, że to było gdzieś w jakichś komentarzach albo na jakichś forach, już nie pamiętam, ale na pewno to była czyjaś sugestia, żeby właśnie spróbować sobie użyć szamponu z Johnson's Baby do pędzli. Powiem Wam, że szczególnie pędzle z naturalnego włosia po tym szamponie dla dzieci po prostu są naprawdę gładziutkie, mięciutkie i puchate jak włosy małych dzieci, no coś niesamowitego. Świetnie domywa te pędzle, oczywiście nie odkaża ich, ponieważ nie ma funkcji antybakteryjnej, ale oczywiście można je później, można pędzle później zdezynfekować jakimś środkiem do dezynfekcji i gotowe. Cena tego produktu to około chyba 10 zł, ale no, on starczył mi na cały miesiąc, jest jeszcze go troszeczkę. On ma 200 ml, więc również bardzo fajny, wydajny produkt. I fajne jest to, że po prostu doczyszcza mi, dopiera te pędzle bez żadnego problemu i przy okazji jeszcze są niesamowicie mięciutkie, więc czego chcieć więcej. Kolejne produkty to już produkty z kolorówki i najpierw pokażę Wam bazę do powiek. Jest to baza do powiek z Inglota Eyeshadow Keeper i ona ma taką formę bardziej półprzeźroczystą. Nie jest taka korektorowa, czego mi troszeczkę w niej brakuje, ale bardzo fajnie utrzymuje cienie, bardzo fajnie wybija kolorystycznie również te cienie, więc swoją jakby funkcję spełnia. Bardzo fajnie je również utrzymuje, jeżeli chodzi o długotrwałość na cały dzień. Oczywiście wiadomo, że czasami zdarzają się takie przypadki, że niezależnie od tego, czego byśmy na powiekę nie nałożyli, to cienie jakoś nie chcą współpracować,
ale to już bardziej, myślę, nie jest kwestia tej bazy, tylko myślę, że to jest po prostu wtedy już kwestia ewidentnie cieni. Jeżeli szukałyście fajnego produktu jako bazę pod cienie, jeżeli macie problem z utrzymywaniem się cieni na powiekach, jeżeli Wam się rolują, to jeżeli sobie zakupicie tą bazę właśnie z Inglota, ona kosztuje około 30 zł, to myślę, że będziecie naprawdę zadowolone i myślę, że Wam posłuży na bardzo dużo czasu, ponieważ ta mała tubka, która ma 10 ml, mi starcza już na cały miesiąc, a praktycznie zużycie jest zerowe, można powiedzieć minimalne, bo naprawdę jej niewiele trzeba, żeby po prostu ją zaaplikować na powieki, więc... Kolejna fajna rzecz. Następnie przechodzimy do cieni i do różu. Cienie do powiek, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i naprawdę muszę po prostu pognać i dokupić kolejne kolory. Są to cienie z Kobo. To są te dwa cienie kolorowe, które widzicie tutaj w tej paletce. Są przełożone do paletki z Inglota magnetycznej. Są to dwa takie kolory, które najbardziej sobie upodobałam właśnie w ubiegłym miesiącu. I szczerze powiedziawszy, posiadam również inne kolory z Kobo, z tych cieni właśnie Mono Eyeshadow, ale one nie są w takich neutralnych kolorach, które mogłyby mi służyć na dzień, więc nie będę Wam ich pokazywała, bo pokażę Wam te, które właśnie szczególnie mi się upodobały. I są to właśnie te dwa, jest to numerek 106 i numerek 107. Nazywają się one Papaya Shake i Rosy Coral. Rosy Coral to jest ten bardziej różowy, Papaya Shake to jest ten bardziej pomarańczowy. Świetnie się sprawdzają jako cienie przejściowe lub jako jedyny główny składnik makijażu, więc po prostu naprawdę świetna opcja. Warto zaopatrzyć się w cienie z Kobo w momencie, kiedy w naturze są promocje 40% na kolorówkę, bo wtedy możecie naprawdę wykupić ich bardzo dużo i możecie zaopatrzyć się w nią naprawdę pod dostatkiem i też nie zbankrutować. Jeden taki cień w standardowej cenie bez żadnej obniżki kosztuje około 10 zł. Myślę, że nie jest to zbyt wygórowana cena jak za taką jakość, także serdecznie polecam. Przedostatnia rzecz, którą Wam pokażę, jest to róż z Catrice. Róż w kolorze Love and Peach, numerek 030. Wywarł on na mnie szczególne wrażenie, ponieważ ja nie lubię się ogólnie z różami, a z tym się polubiłam. Ma on bardzo fajne brzoskwiniowe wykończenie, jest bardzo dobrze napigmentowany, ale też trzeba z nim uważać. Bardzo fajnie dopełnia wszelkie makijaże właśnie wtedy, kiedy nie chcemy za bardzo konturować twarzy, wtedy, kiedy nie chcemy za bardzo przesadzić z bronzerem, a kiedy chcemy nadać twarzy definicji. Właśnie wtedy przychodzi do nas z pomocą ten oto róż, który jak widzicie za jednym pociągnięciem palca jest po prostu mega napigmentowany. Możemy sobie go delikatnie wklepać i uzyskać takie świeże wykończenie obudzonej twarzy. Jego cena to około 13 zł, mi się bardzo te róże podobają i myślę, że zaopatrzy się również w inne kolory. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, którą nie wiem, czy Wam już kiedyś pokazywałam, czy nie, są to rzęsy z Lash Studio. Te rzęsy są bardzo tanie, bo one kosztują 2,98. Nie wiem, czy nie mówiłam o nich w poprzednich ulubieńcach, ale jeżeli tak, a teraz się powtarzam, to świadczy to tylko o tym, że są naprawdę godne polecenia. Powiem Wam, że ten model, który tutaj Wam pokazuję, jest to model Dainty Wispy 069. I ten model mi się idealnie sprawdza na dzień, jak i do takich bardziej efektownych makijaży. Dzisiaj właśnie wykonywałam dla Was ten makijaż, który mam na sobie i również użyłam tych rzęs, ponieważ właśnie one mi najbardziej po prostu do tego looku pasowały. Więc kochani, to by było na tyle moich ulubieńców. Wiem, bardzo krótko, ale nie zawsze uzbiera się mega dużo produktów. Też nie zawsze jest sporo produktów, które robią na nas wrażenie, więc nie ma sensu szukać na siłę. Mam nadzieję, że te produkty, które Wam przedstawiłam, Wam wpadną w oko i polecicie, skorzystacie, zakupicie. Dajcie mi koniecznie znać, jakie produkty Wam się upodobały w ubiegłym miesiącu, bo ja chętnie również będę czerpać z Was inspiracje do tego, w co się zaopatrzyć. Być może będzie to coś, co mnie akurat zaciekawi. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do klikania kciuków w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A tutorial do tego makijażu wraz z testem na żywo paletki, którą wykonałam ten makijaż, pojawi się w sobotę. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Show me.